Pani marszałek, Wysoka Izbo, w ostatnich dniach coraz głośniej jest o tym, że pracownicy ZUS-u mają dość swoich przełożonych, tj. Zarządu i prezesa. Pracownicy skarżą się na zbyt dużą liczbę obowiązków i na niewymierne wynagrodzenia, szczególnie właśnie w momencie, kiedy dochodzą nowe zadania. Zarząd utrzymuje, że średnia płac wynosi 5,8 tysięcy złotych, jednak pragnę zauważyć, że średnia ta została wyliczona na podstawie wynagrodzeń nie tylko przeciętnych pracowników, ale też dyrektorów i członków zarządu, prezesa, etc. W rzeczywistości, zgodnie z doniesieniami medialnymi, szeregowi pracownicy i pracownice zarabiają mniej niż mniej więcej 3 tysiące złotych na rękę. Jednak zarząd ZUS-u nie chce udzielić oficjalnej informacji swoim pracownikom na temat średniego wynagrodzenia. Dlatego pytam, ile wynosi średnie wynagrodzenie szeregowych pracowników i pracownic ZUS-u zatrudnionych na merytorycznych stanowiskach, w domyśle bez kadry kierowniczej, oraz czy za pomysłem obarczenia pracowników i pracownic ZUS-u kolejnymi obowiązkami pójdą należne im podwyżki płac, tak by wynagrodzenia były równomierne i z ilością wykonywanej pracy. Dziękuję.